Szczęść Boże! Witajcie w ten piątkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentów z Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. To, co mnie dzisiaj zachwyca w Jezusie, w tym fragmencie, to jego roztropność. Jezus nie idzie w te miejsca, w których wie, że chcą go tam zabić. Wybiera te miejscowości, gdzie będzie mógł spokojnie przekazać słowo. Wcale nie jest wielkim bohaterstwem i szczytem życia chrześcijańskiego to, by wchodzić w te relacje, w te sytuacje, gdzie ludzie chcą nas po prostu zniszczyć. Nie chodzi o to, żeby rozmawiać na siłę z ludźmi, którzy nas nie lubią. Na przykład nie musisz koniecznie spędzać świąt z jakąś tam ciotką, wujkiem, teściami, kimkolwiek, kto nas upokarza, kto nas wyniszcza od środka, kto ma na nas toksyczny wpływ. Takich ludzi trzeba unikać. Nie po to Bóg dał ci życie, by się marnował na toksyczne związki czy relacje. Ludzie, których mamy od Boga, są po to, by w nas rozwijali te wszystkie pokłady dobra, które w nas są i by dawali nam życie, którego źródłem jest sam Pan Bóg. Pamiętajmy dzisiaj o tym. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.